Bardzo dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burdejko, Jarkowi Makowskiemu i Patrykowi Zalewskiemu. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Nie istnieje coś takiego jak idealna książka fantazy. Myślę, że to jest w miarę jasne. Czy w sumie istnieje? Przecież czwarte skrzydło jest. No ale zignoruję to dla dobra tego filmu. Są pewnie książki, które zbliżają się do tej perfekcji. Oczywiście w granicach ludzkich możliwości, w granicach możliwości autora. No ale raczej nie można wskazać czegokolwiek, jakiegokolwiek tekstu kultury, który byłby idealny, perfekcyjny, bez ani jednej, nawet najmniejszej wady. Natomiast co by było, gdybyśmy ten konstrukt, którym jest książka fantazy, Rozebrali na czynniki pierwsze, podzielili tę książkę na pewne elementy i każdy z tych elementów oddali jednemu autorowi, który tworzy fantastykę, żeby się nim zajął. Oczywiście zakładając, że te wszystkie puzzle po złożeniu końcowym będą do siebie pasowały i że autorzy, zajmując się tymi elementami, e, zrobią to najlepiej, jak tylko potrafią. E, no i tym będzie ten film. Podzieliłem sobie książkę fantazji jako koncept na 15 elementów. I do każdego z tych elementów przypisałem jednego autora, który miałby być tylko za ten element odpowiedzialny. Oczywiście, no nawet gdyby taka rzecz się hipotetycznie wydarzyła, to to nie będzie oznaczało, że to by była idealna książka fantazy. Jakby to byłaby dla mnie książka fantazy bliska perfekcji, ale to nie znaczy, że ta książka musiałaby się Wam spodobać, ani też nie oznacza to, że to obiektywnie byłoby coś zbliżonego, czy też perfekcyjnego. Różni ludzie lubią różne rzeczy, no i umówmy się. To też jest problem z recenzowaniem czegokolwiek. Recenzja jest z definicji tworem w dużym stopniu subiektywnym. Dlatego dzisiaj ja Wam przedstawię mój ideał książki fantazy. To będzie raczej fantazy poważne, nie komediowe, raczej mroczne, e, raczej dość duże i epickie, jeżeli chodzi o skalę. Natomiast myślę, że to może po części wyjdzie, kiedy już do konkretnych elementów dojdziemy. Także co, wstęp mamy za sobą, przejdźmy sobie do tych elementów, na które podzieliłem moją e, książkę. Zacznijmy sobie od sekwencji otwierającej. To będzie pierwszy element, czyli mamy mieć taki początek, pierwsze zdanie, pierwszy rozdział, prolog, który mocno chwyta, który od razu przykuje Twoją uwagę. I szczerze mówiąc, zastanawiałem się tutaj dość długo, ale wydaje mi się, że koniec końców moja pierwsza myśl to jest to, co ostatecznie wybiorę, bo wybrałem Marka Lorenza. To znaczy, to nie jest taki element, nad którym trzeba się rozwodzić. Eee, ja nie jestem ogromnym fanem twórczości. Marka Lorenza. Lubię Księgę Przodka, nawet bardzo. Yy, nie lubię trylogii Rozbitego Imperium, natomiast doceniam, definitywnie. Ale wydaje mi się, że zawsze początek jego książki jest taki, że chwyta. Yy, I czy to jest pierwsze zdanie w Czerwonej Siostrze, które jest absolutnie kapitalne? Yy, to troszeczkę gorzej wybrzmiało po polsku, natomiast ciągle ma to moc, bo to jest zdanie, które brzmi, kiedy chce się zabić mniszkę. Ważne jest, by przeprowadzić ze sobą armię o wystarczającej liczebności. Podobał mi się również początek Księcia Cierni, gdzie mamy opis pobojowiska, bardzo krwawej rzezi, i głównego bohatera, który narzeka na kruki, że to zawsze są kruki. Wydaje mi się, że tam było nawet takie zdanie na początku, że kruki obsiadły dach kościoła, zanim jeszcze wszyscy wyznęli ducha i zanim, to było imię jednego z bohaterów, skończył obcinać palce i zdejmować z nich pierścienie. To jest taki początek dość mocny, który zapada w pamięć. I pamiętam również, że kiedyś natrafiłem na pierwszy tom jego drugiej serii. Czyli Wojny Czerwonej Królowej, i ja, to, ja uważam, że pierwsze zdanie tam też jest bardzo proste, bo te otwarcia są w dużym stopniu proste, ale wystarczająco mocno chwytliwe. Na początku książki raczej nie chcesz uderzającej ekspozycji, tylko chcesz jakiś taki konkret, mocne zarysowanie tonu historii. I pamiętam to pierwsze zdanie do dzisiaj, bo to się nazywało Książę Głupców, ta książka, bo tam pierwsze zdanie brzmi: zawsze uważałem, że najlepszym sposobem na załatwienie sprawie jest z cios w plecy. Także patrząc na ten kluczowy element, czyli zainteresowanie czytelnika na początku, Gdybym miał przypisać jednego autora, który początek książki miałby stworzyć, to myślę, że koniec końców właśnie tym autorem byłby Mark Lawrence. Jak już sobie pogadaliśmy o otwarciu książki, to myślę, że od razu możemy przejść do zamknięcia książki, do końcówki, zakończenia. I tutaj było dużo prościej. To znaczy, ja uważam, że ten autor, o którym powiem, jako autor miał masę problemów, masę rzeczy robił źle. Natomiast jeżeli miałbym szukać takiego elementu wspólnego, dla większości tomów jego serii, to to jest fakt, że ten autor potrafił te książki zamykać bardzo dobrze. I to jest Robert Jordan, autor Koła Czasu. Oko Świata nie ma specjalnie dobrego zakończenia. Ono jest takie sobie. Oko Świata to jest pierwszy tom Koła Czasu. Natomiast uważam, że większość pozostałych tomów końcówki ma naprawdę świetne, epickie, gdzie dużo się dzieje, gdzie patos działa. I ja jako czytelnik, który Koło Czasu czytał no jednak paręnaście miesięcy, jako czytelnik, który mimo wszystko koło czasu uwielbia ma do tej serii ogromny sentyment, to równocześnie no te książki mnie często męczyły, szczególnie tak zwany slog, czyli tomy no powiedzmy, od 6 dla mnie do 10. I mówię o tym dlatego, że niejednokrotnie czytając te książki, które były w dużym stopniu przegadane, w dużym stopniu o niczym, które dałoby się skondensować do. Albo dużo krótszych książek, albo z trzech, czterech tomów dałoby się zrobić jedną bardzo długą książkę, może dwie. Ja kończąc te książki, bardzo często miałem to poczucie, że okej, okay, dlatego tego finału warto się było przemęczyć. Idealnym przykładem jest Dech zimy, czyli chyba mój najmniej, najmniej lubiany przeze mnie tom. To jest książka, która ma jakieś 900 stron i tam się praktycznie nic nie wydarzyło, aczkolwiek finał jest fantastyczny. I jest ważny, i jest mocny, i on tworzy Ci to wrażenie, że nawet, nawet jeżeli, rzecz mocny, może nie jest jakiś bardzo mocny, ale jest ważny. I tworzyć to wrażenie, że nawet mimo tego, że to jest taka książka, która jest dużo za długa, to jednak może warto się było męczyć i koniec końców, mimo no, wielu problemów, czuję się spełniony po tym zakończeniu. I wiele tomów koło czasu miało świetne zakończenie, tom drugi miał świetne zakończenie, trzeci również, czwarty, piąty, szósty miał genialne zakończenie, siódmy miał bardzo dobre zakończenie. No i oczywiście samo zamknięcie serii, yy, które... Nie było w 100% napisane przez Roberta Jordana, bo Robert Jordan zmarł po skończeniu tomu 11. Natomiast Sanderson, który kończył tę serię, w ogromnym stopniu bazował na notatkach i gotowych scenach, które po sobie zostawił: Robert Jordan, więc on w dużym stopniu no, wypełniał luki. I duża część tego, co Wy jako czytelnicy dostajecie, co my jako czytelnicy dostajemy w ostatnim tomie koła czasu, czyli w pamięci światłości, to jest to, co w 100% stworzył. Robert Jordan. Nawet epilog tej serii, ostatniego tomu, który jest fantastyczny, jest cudowny, jest w 100% napisany przez Roberta Jordana. Więc, jak mówię, Robert Jordan problemów miał masę jako autor, natomiast to, czego mu zabrać absolutnie nie mogę, to jest to, że potrafił zamknąć książkę z przytupem. I dlatego właśnie jego w tej kategorii wybrałem. Tempo. Tempo książki, ważna sprawa nie chcemy się nudzić, nie chcemy mieć przestoju, ale też z drugiej strony nie chcemy, żeby wszystko było za szybkie i po łebkach A ja ostatnio nagrywałem film o takiej serii w zasadzie o części serii która moim zdaniem jeżeli chodzi o tempo w tomie drugim i trzecim jest wzorowa tom pierwszy może ma delikatne problemy aczkolwiek wydaje mi się, że to wynika z tego czym ta książka jest i jaką historię konkretnie w tym pierwszym tomie prezentuje Pierce Brown uważam, że Czerwony Świt tempo ma fantastyczne Definitywnie to jest seria z kategorii szybkich. Tam się dużo dzieje, ale też to tempo nie jest przesadzone. Te sceny, które mają w pewien sposób wybrzmieć, wybrzmiewają. Jasne, Czerwony Świt to jest seria dość kontrowersyjna, skrajne emocje budząca. Natomiast jeżeli chodzi o samo tempo, tam absolutnie nie mam się do czego przyczepić. Pierce Brown wydaje mi się ma tę niewiarygodną umiejętność sprawienia, że każdy... Fragment, każdy rozdział wydaje się istotny. To znaczy, nawet jeżeli akcji nie ma, to to, co widzimy, to, co wynika z dialogów, wydaje się mieć znaczenie. Dlatego też Czerwony Świt wydaje się być serią taką bardzo esencjonalną. A to, czego się dowiadujemy, a to mamy jakąś sekwencję bitewną, sekwencję akcji, ważny dialog, zdradę, nowy sojusz, nową postać, nową lokację, brak stagnacji to jest to co u mnie wyróżnia Czerwony Świt, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo tempo, o to, jak historia powinna płynąć, to Pierce Brown wyborem jest idealnym. Język. Język też, też kwestia ważna. Być może powinien dać też kategorię tłumacz, ale to wydaje mi się, że już by było no, trochę za dużo. Jest mnóstwo autorów, których język bardzo mi się podoba. W sensie ten książkowy, nie że, ich, nie, że w ustach, nieważne. I koniec końców również wybrałem autora, o którym mówiłem nie tak dawno temu. Być może gdybym tam tego filmu nie nagrywał, to postawiłbym na Patryka Rothfusa albo na Robin Hop, Natomiast koniec końców wybrałem Tada Williamsa. Pamięć, smutek i cierń to jest jedna z moich ulubionych serii fantazji. Natomiast wydaje mi się, że gdyby wyjąć esencję tej serii i pozbawić ją właśnie języka Tada Williamsa, to ona by nie robiła aż takiego wrażenia, gdyby napisał to ktoś inny. Uważam, że jeżeli chodzi o język, to Tad Williams ma niesamowitą umiejętność przenos przenoszenia siebie do wykreowanego przez siebie świata. Ten język nie jest nadmiernie skomplikowany, nie jest przesadzony, jest dość kwiecisty, jest dość bogaty, ale no nie do przesady, czytamy jednak powieść fantazy, a nie tomik poezji. Tad Williams ma fantastyczne opisy, pisał, nie wiem jak teraz, natomiast w tej trylogii absolutnie świetne opisy miast, scenerii, pomieszczeń. Niesamowicie czuć jego rękę. W tym świecie. On się wydaje bardzo żywy, bardzo prawdziwy. To jest taki język, który pozwala ci domniemywać, że wszędzie, gdzie tylko nie spojrzysz, oczywiście jakby autor cię prowadzi przez tę historię, ale gdybyś mógł uwolnić się od tej narracji autora i zerknąć gdzieś tam, e, gdzie nasze spojrzenie sięga, to wszędzie dzieje się coś ciekawego, coś kolorowego, pięknego, wartego zobaczenia. I to jest niesamowita siła Tada Williamsa. No i równocześnie on tym językiem nie przynudza. Kiedy mówi się o tego typu języku, to może się pojawić taka obawa, że. No, za długie te opisy, za nudne. Nie, uważam, że język absolutnie nie wpływa na negatywnie na odbiór tej historii. Wręcz przeciwnie. Jeżeli już powiedzieliśmy sobie o języku, to coś wydzieliłem z tej kategorii, właśnie język, mianowicie dialogi. Dialogi będziemy rozpatrywać osobno. Też nie chciałem, żeby na tej liście autorzy się powtarzali. Chciałem, żeby każdy autor dostał jedną kategorię. Natomiast koniec końców postawiłem, jeżeli chodzi o dialogi, na Scott'a Lyncha. Uważam, że Kłamstwo Lokalamory to jest bardzo dobra książka i prawdopodobnie jedną z jej największych zalet są dialogi, które są bardzo cięte, przez które się płynie. Scott Lynch bardzo dobrze potrafi pokazać różnice w charakterach poprzez dialogi. Te dialogi często są zabawne. Ja się jednokrotnie delikatnie uśmiechałem, czytając je. Podobnie jak w przypadku języka Tada Williamsa, dialogi z Lynch'a mają bardzo dużo życia, mają bardzo dużo charyzmy i to sprawia, że ty się przywiązujesz do bohaterów, że chcesz się ich śledzić. Wydaje mi się nawet, że gdyby te dialogi w ramach tej książki były napisane w taki sposób, że nie wiedzielibyśmy, kto się odzywa, nie mielibyśmy tych fragmentów tekstu, które mówił na przykład, no nie wiem, powiedział, powiedział Locke, to poprzez to, jak bardzo wyraziste są te postacie i jak dobrze te dialogi są napisane, to myślę, że nie byłoby problemu z domyśleniem się. Oczywiście, strachując od kontekstu pewnej wypowiedzi, kto dane kwestie mówi. Bardzo lubię dialogi z Kotalincha. Kłamstwa Lokalamory to nie była książka idealna, natomiast definitywnie do dialogi to jest niewiarygodna, niewiarygodnie mocna zaleta tej książki. Światotwórstwo tutaj akurat myślę, że nikogo nie zaskoczę. Brandon Sanderson. Jeżeli chodzi o Sandersona, różne zarzuty można mieć. Można. Nie lubić jego bohaterów, może nie lubić jego historii, może przeszkadzać tempo jego, jego książek. Natomiast, definitywnie, jeżeli chodzi o światotwórstwo, to dla mnie to jest najlepszy współcześnie żyjący i tworzący autor. Facet napisał już naprawdę sporo książek. Napisał sporo pojedynczych książek, sporo serii i to jest niesamowite, że każdy z jego światów jest tak mocno inny i tak charakterystyczny. I niejednokrotnie, nawet jeżeli fabuła nie zachwyca, tempo jest problematyczne to mi bardzo dużą przyjemność sprawiało odkrywanie tych światów. Sanderson potrafi też dawkować wiedzę na tyle umiejętnie, że ty jako czytelnik z czasem, dowiadując się coraz więcej, czujesz się, wiecie, spełniony. Chcesz wiedzieć więcej, chcesz wiedzieć, jak działa ten świat, co tu żyje, jak działa magia, to wszystko działa fantastycznie. I, wiecie, Archiwum Burzowego Światła, Zmgły Zrodzony, Rozjemca, Elantris, nie wiem, Jumi malasz Koszmarów, Warkocz ze Szmaragdowego Morza, Słoneczny Mąż, te wszystkie historie dzieją się w różnych światach, te światy są kompletnie różne, a każdy z nich jest fascynujący. I tak jak y, ogólnie mnie te sekretne projekty Sanderson nie zachwyciły jakoś bardzo, były w porządku. Tak, jeżeli chodzi o te trzy sekretne projekty dziejące się w Kozmir, to każdy z nich potrafił sprawić, że ja byłem zainteresowany światem. Warkoż ze Szmaragdowego Morza, który jest taką książką trochę młodzieżowo, no młodzieżową, y, jest tak niesamowicie interesujący światotwórczo. Pomysł na morze w tamtym świecie jest czymś niebywałym. Podoba mi się też to, że Sanderson to jest autor, który nie boi się zmieniać tych światów. To znaczy mamy zmgły zrodzonego, pierwszą erę, no i druga era jest czymś wyraźnie innym, trzecia będzie czymś wyraźnie innym, czwarta też. Więc jeżeli założylibyśmy hipotetycznie, że ta idealna książka doczeka się kontynuacji, to Sanderson mógłby się również pobawić w jakąś ewolucję tego świata, pozmieniać po e, parę elementów w nim. Wątek romantyczny. E, wydaje mi się, że nie zaskoczy nikogo. Jeżeli powiem, że gdybym miał tworzyć swoją idealną książkę fantazy, to romans nie byłby jakimś bardzo istotnym, kluczowym elementem tej książki. Uważam, że wątki romantyczne są czymś wskazanym w książkach. Wiem, że to może brzmieć zaskakująco, patrząc na to, co ja zwykle mówię o romansach. Natomiast nigdy nie lubiłem, kiedy romanse stają się główną częścią fabuły, wychodzą na pierwszy plan. Wydaje mi się, że one lepiej działają jako. Dodatek do już interesującej historii. Wydaje mi się, że jest jedna autorka, która pisze wątki romantyczne, tak że one mnie rozczulają e, i kibicuje bohaterom. I to jest Robin Hope. Robin Hope pisze świetne romanse. One zazwyczaj nie są łatwe. One zazwyczaj wiążą się z y, sporym bólem. Szczególnie jeżeli pod uwagę sobie weźmiemy trylogię Skrytobójcy, e, czyli no, pierwszą serię w Realms of the Elderling. Realm of the el Elderlings. E, natomiast. Y, Wiecie, można by dyskutować na temat tego, że Robin Hobb pisze trochę takie obyczajowe fantazy, szczególnie właśnie, kiedy głównym bohaterem jest Bastard. Tym niemniej, mimo tej obyczajowości, romans to nie jest pierwszy wątek w ramach tej historii. On jest istotny, on jest istotnym, istotną częścią życia Bastarda. I to są romanse powolne. One się rozwijają latami. One są niełatwe, one są urocze. Za tych bohaterów trzyma się kciuki. I kiedy im się układa, to ja się czuję zadowolony. A to jest rzadkość. U mnie. U mnie rzadko, kiedy romanse wywołują cokolwiek, jeżeli, są, jeżeli mówimy o tych pozytywnych emocjach, zwykle są dla mnie jakieś tak niezręczne albo banalne. Robin Hopp potrafi w romanse. Dlatego definitywnie wybrałbym ją. Fabuła. Też istotny element, jakby nie było, tutaj wybrałem Fondélie. I nie wiem, czy to jest zaskakujący wybór. To znaczy, fondali uważam, jest. Pod kątem fabuły, biorąc pod uwagę e, sagę o zielonych kościach, autorką fantastyczną. Jeszcze przez chwilę myślałem e, o Jamesie Ellingtonie, bo to jest taki autor, który wydaje mi się mieć bardzo dobrze rozplanowane swoje książki. On dokładnie wie, z którego punktu zaczyna i w którym punkcie chce skończyć. No, tylko, że jego książki na poziomie fabuły mają pewne problemy. E, za duże skondensowanie pewnych elementów. E, problemy z tempem. Być może w przyszłości, e, za parę lat, jeżeli bym więcej książek Ellingtona przeczytał, to bym rozważył, natomiast Fondali pod kątem fabuły e, uważam, że jest autorką fantastyczną. To jest, mówiąc o Sadze o Zielonych Kościach, historia niesamowicie dobrze zaplanowana, bo to jest dużo, w dużo większym stopniu historia mafijno-polityczna w fantastycznym świecie, niż historia fantazy z wątkiem mafijnym czy też politycznym. Uwielbiam to, jak Fondali otwiera tę historię. Na świat, gdzie w pierwszym tomie to jest historia, która dzieje się no, w zasadzie głównie w obrębie jednego miasta, a w tomie trzecim mamy już wielką historię, w której zaangażowane są całe państwa, które dzieją się w wielu miejscach. Uważam, że Fonda Lee potrafiła sprawić, że każdy z tych istotnych bohaterów, praktycznie każdy, może z jednym wyjątkiem, wydawał się istotny dla fabuły i miał swoją rolę. Uważam, że ta historia ma wystarczająco dużo nieprzewidywalności, dobrych zwrotów akcji. Porządnych domknięć wątków bohaterów jest mocno niejednoznaczna, utrzymana w tych odcieniach szarości. Nie wiem, jak bardzo rozplanowana była ta trylogia, eee, czy to po prostu wyszło w ten sposób, czy autorka od początku wiedziała, gdzie konkretnie bohaterowie mają skończyć, ale to ponownie wydaje się historia bardzo esencjonalna i bardzo przemyślana. Bez jakichś głupotek, naiwności, słabszych wątków. Tutaj wszystko ma swoje miejsce i tworzy bardzo interesujący obraz na poziomie fabuły, fondolii, fondolii, absolutnie uwielbiam. Jeżeli chodzi o Fabułę, to wydzieliłem sobie jeszcze jedną podkategorię, czyli coś, co ja nazywałem Duże Momenty. Czyli to takie przeomowe, zmieniające obraz historii, świata, zmieniające bohaterów. Momenty. Tutaj myślę, że nie będzie zaskoczenia, kogo wybrałem. George R.R. Martin. No myślę, że nie ma drugiego tak dobrego autora, jeżeli chodzi o zwroty akcji, jeżeli chodzi o uśmiercanie bohaterów, które nie jest tanie, które nie służy szokowaniu, które jest dobrze podbudowane. Jak zastanowicie się. Jak niektórzy bohaterowie w pieśni lodu i ognia umierają, to to zawsze praktycznie jest wynik e, spowodowany tym, jakimi oni są ludźmi. E, tak jak no, w pierwszym tomie, ta bardzo ikoniczna i szokująca dla wielu śmierć jest e, spowodowana tym, że postać, która umiera, jest dobrym człowiekiem. I, I to jest jej błąd. I przez to, że nie był bezwzględny, że zaufał, no skończył tragicznie. Poza tym, umówmy się, mówiąc sobie o pieśni lodu i ognia, zapewne wielu Osobom w głowie automatycznie pojawi się jakaś ikoniczna, jakaś ikoniczna śmierć, zdrada, e, tak zwany e, character defying moments, czyli taki moment fabularny, w którym zaczynamy na pewną postać patrzeć inaczej, w którym ta postać się zmienia, albo dla tej historii nabiera znaczenia. No Martin z mistrzem, jeżeli chodzi o tego typu prowadzenie fabuły. E, idealnym, myślę, potwierdzeniem tego jest to, że wiecie, w jakichś tam rozmowach, jeżeli powiecie o jakimś konkretnym wydarzeniu z Pieśni Ludu i Ognia i nie nic innego, to to już tworzy jakiś taki ogólny ton. Myślę, że większość osób wokół Was, które to usłyszą, będzie od razu wiedziała o co chodzi i myślę, że będą jej towarzyszyć podobne emocje jak Wam. No i umówmy się, George R. Martin potrafi te emocje wywoływać, a to jest jakby nie było też ogromna siła, uważam. Bohaterowie. Tutaj chyba też bez zaskoczeń. Joe Abercrombie. Uważam, że jeżeli chodzi o samą kreację bohaterów, to Abercrombie Martina przebił. Abercrombie dla mnie jest na absolutnym szczycie, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. Nie ma chyba drugiego autora, który potrafiłby stworzyć tak obrzydliwą, złą, samolubną postać, która równocześnie miałaby tyle uroku, charyzmy, której by się kibicowało. Abercrombie jak mało kto potrafi stworzyć wielowymiarową postać, potrafi stworzyć postać, która się zmienia, potrafi e, poprzez dawkowanie pewnych informacji zmienić nasze podejście do danej postaci. Ja myślę, że jednak książki Abercrombiego głównie czyta się dla bohaterów. Jasne, historia też jest istotna, i szczególnie w drugiej trylogii ona wypada świetnie. Uważam, że fabuła ery szaleństwa jest dużo, dużo lepsza i lepiej zarysowana niż w pierwszej trylogii. Natomiast też wymyślę, że to jest taki idealny przykład książek, gdzie to fabuła ma służyć bohaterom, a nie bohaterowie fabule. Znaczy, fabuła ma nam dać odpowiednio dużo scen z tymi bohaterami, ukazać ich zmianę, ich konsekwentny rozwój w ramach tego świata. I ponownie e, Abercrombie jest takim autorem, który, tak myślę, przynajmniej potrafi sprawić, że my czujemy coś wobec tych bohaterów. Wydaje mi się, że względem mało którego bohatera w jego książkach jestem obojętny. W sensie nie czuję nic. Praktycznie każdego albo lubię, albo uwielbiam, albo brzydzę się, albo gardzę. Wydaje mi się, że idealnym przykładem tego jest postać z drugiej trylogii, czyli Leodan Brock, który jest obrzydliwym człowiekiem, ale wydaje mi się, że pod kątem charakteru arku to może być jeden z najlepszych charakterów w fantastyce. Bo to jest niesamowite, jaką on drogę przechodzi przez te trzy książki. Abercrombie dla mnie najlepszy autor, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. Myślę, że. Znaczy, w sumie bym sobie rzucił, żeby ktoś go zrzucił, bo to by oznaczało, że no, trafiłem na kolejną świetną autorkę albo autora. Ale wątpię szczerze, żeby ktoś był w stanie go z tego pierwszego miejsca w najbliższym czasie u mnie zrzucić. Humor. Myślę, że też jesteście w stanie wyczuć, że. Yy, no, ja niespecjalnie celuję w jakieś takie totalnie komediowe fantazy lekkie i zabawne, natomiast uważam, że humor jest wskazany, bo niejednokrotnie dobra, zabawna scena jest w stanie przełamać tę ogólną beznadzieję i sprawić nawet, że jakieś kolejne dramatyczne wydarzenie brzmi lepiej po prostu. E, więc na przykład no, nie wybrałem Pratchetta, bo to jest myślę taki typ humoru, który nie do końca by pasował e, do tej historii. Wybrałem Nicolasa Amesa, czyli autora Królów Wyldu i Krwawej Róży. Ja uważam, że to też jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o Autorów młodego pokolenia, dziwnie się czuję, to mówiąc, e, autorów młodego pokolenia fantazy. Szkoda tylko, że no, nie wiadomo, co z tymi następnymi książkami, z na następną książką. Natomiast uważam, że jego książki są strasznie zabawne i fantastyczny humor pojawia się w dialogach. I uważam, że ten slapstickowy humor również wypada bardzo dobrze humor, który wynika z różnic charakterów poszczególnych postaci. Bardzo subtelne e, nawiązania popkulturowe które nie są jakieś takie, wiecie, ordynarne i nie wybijają was jednak z imersji ewidentnie fantastycznego świata. Eee, nie, moja ulubiona scena humorystyczna chyba z Królów Wyldu to jest taki running joke, dż żart, który się pojawia co jakiś czas. Zostało, że się bohaterowie podróżują i regularnie są oni okradani przez y, grupę bandytek. Na pewnym etapie już po prostu już nawet nie próbują stawiać oporu, tylko z nimi gadają i się śmieją i tak sarkastycznie do tego podchodzą. To jest fantastyczne. Eee, to jest taki humor, który idealnie mi pasuje. Pasuje do takiej historii, którą ja mam w głowie. To Znaczy to nie jest humor, który będzie zbyt wyraźny, którego będzie za dużo, myślę, że on będzie idealnie dopełniał tej, tej historii. Ewidentnie istotnym elementem, przynajmniej dla mnie, jest również klimat. Ton ogólny historii. Jeżeli chodzi o klimat, tutaj też nie miałem specjalnego problemu, wybieram Gina Wolfa. Księga Nowego Słońca pod kątem klimatu jest serią absolutnie niepowtarzalną i to jest ciężkie do porównania. Oczywiście to porównanie, które wy prawdopodobnie znajdziecie najczęściej, to jest porównanie do gier e, komputerowych, typu Dark Souls, typu e, Blasphemous, to chyba ja to porównanie poczyniłem Hollow Knight. Generalnie te gry, gdzie bardziej chłoniecie atmosferę, jakieś delikatne sygnały fabularne niż taką bardzo mocną, e, bezpośrednią narrację. Bo jeżeli chodzi o historię Generów, to dużo trzeba się domyślać, wyciągać z kontekstu. Wydaje mi się, że trzeba mieć odpowiednie podejście, natomiast chyba żaden autor, jeżeli chodzi o budowę świata, nie wywołał we mnie tylu emocji. To jest na wielu momentach tak dziwna, paranoiczna, oniryczna historia. Ma takie sekwencje, które są niemalże horrorowe. Ma dużo takich faktycznie mocnych, przykrych, przybijających scen, bardzo ewidentnie w tonie dark fantasy. Jim Wolfe pięknie gra niedopowiedzeniami, pięknie gra tajemnicą. Co prawda, humoru nie ma tutaj jakoś bardzo dużo i zapewne, jeżeli Wy po raz pierwszy będzie czytać e, tę serię, to niewiele zrozumiecie. Ja tak taki mam wrażenie, że gdybym sobie nie doczytywał jakichś interpretacji, opracowań, to wyciągnąłbym naprawdę niewiele. E, tym niemniej, jeżeli chodzi o samo to poczucie znalezienia się w świecie zupełnie obcym, tajemniczym, to ciężko jest znaleźć drugiego takiego autora. Niesamowite uczucie e, czytania tej serii po raz Pierwszy. Sceny akcji. I to jest chyba jedyny przykład, kiedy wybiorę autora, którego nie cenię specjalnie mocno. Nie lubię jego serii, nie lubię jego książek. Natomiast uważam, że w tych książkach to jest ten jedyny element, który jest naprawdę świetny. I udał się bardzo dobrze. Uważam, że Sebastian de Castel, autor wielkich płaszczy sceny akcji, sceny walk. Pisze fantastycznie. I jasne być może jest ich trochę za dużo, natomiast jeżeli chodzi o samą jakość. O klarowność, jeżeli chodzi o przedstawienie tego, co się dzieje, to to jest pierwsza liga. Wydaje mi się, że w opisie książki na wklejce jest taka informacja, że Sebastian de Castel był kiedyś choreografem tańca. Chyba ćwiczył też szermiarkę, i mam takie wrażenie, że to bardzo czuć. To znaczy, te jego opisy, walk jeden na jeden, walk grupowy, ucieczek, pościgów, one są bardzo właśnie takie jak taniec, straszliwie dynamiczne. Myślę, że ich ewentualne przeniesienie. Na ekran w postaci filmu czy serialu, to by było coś, co wyglądałoby świetnie. I tak jak ja się bawiłem na tych książkach, no i najlepiej mówiąc delikatnie, to za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś scena akcji, to był ten moment takiego oddechu, gdzie faktycznie czytało mi się to dobrze i byłem zainteresowany dalszym, no powiedzmy, rozwojem właśnie tejże sceny akcji. De Casta, jeżeli chodzi o walkę, jest naprawdę dobry. Byłby on odpowiedzialny tylko za ten jeden element w ramach danej książki, to myślę, że wychodziłoby to, no super. Ponownie nie jest to wszystko. To znaczy scenę akcji podzieliłem sobie, wydzieliłem pewną podkategorię, mianowicie sceny militarne, sceny bitewne i tutaj też myślę wybór dość prosty, Steven Erikson. Nikt, y, nie ma autora, który byłby w stanie napisać drugą tak epicką, tak dziwnie, coś nie nietypowo przedstawioną bitwę jak Steven Erikson. E, I Gatan to jest jedna z najbardziej intensywnych sekwencji w fantastyce, na jaką trafiłem. Macie bitwę, która jest ogromna w skali, gdzie dzieje się mnóstwo ludzi umierają. Eee, a równocześnie macie takie bardzo klaustrofobiczne poczucie przez tak dużo jest ludzi i też gdzie się znajdujemy. Eee, Steven Erikson pisze najbardziej epickie bitwy, jeżeli chodzi o fantastykę. Skala jest no, nieporównywalna do czegokolwiek innego. Tysi tysiące ludzi ginie w jednej bitwie, budynki się zawalają, rzeczy latają. To wszystko jest również świetnie opisane. Ja bardzo lubię język Stevena Eriksona. Eee, nikt tak dobrze nie pisze, czy to scen oblężenia, scen po prostu bitewnych. Sekwencji pościgu, y, wojny partyzanckiej, wszystko to wypada genialnie. Myślę, że Steven Erikson w dużej mierze jest dla mnie takim autorem, który mnie przekonał do tego, że y, militarne fantazy to jest coś <grym> dla mnie. Bo ja pewnie przed Malazańską Księgą Poległych y, no, stroniłbym od tego typu książek, a teraz chyba doceniam. I ciągle uważam, że po czytaniu wielu innych książek, w których jakieś tam bitwy mieliśmy, no żadna nie może stać nawet blisko tego, y, co pisze Steven Erikson jeżeli chodzi o te kategorie na serio, to to by było na tyle. Natomiast wziąłem sobie jeszcze jedną kategorię. To znaczy, jest to taka sekwencja, e, taki element, którego ja łaknę w fantastyce, łaknę go w dobrym fantazji i wydaje mi się, że co, coraz rzadziej jestem w stanie go niestety w tych książkach dostrzec. To jest karczma. E, jeżeli byłaby w tej książce jakaś sekwencja w karczmie, to chciałbym, żeby ta sekwencja, żeby ogólnie karczmę stworzył Travis Baldry, czyli autor Legend i Latek. Książki, które ja nie lubię. Natomiast wydaje mi się, że ciężko byłoby wybrać drugiego autora, który byłby w stanie stworzyć tak przytulną, ciepłą, pełną zapachów, lejącego się piwa, śmiechów karczmę. Jak mówię, dużo elementów mi w legendach i lata nie grało, natomiast sam klimat tej karczmy, jakiegoś takiego ogólnego ciepła, które z tego miejsca bije, to jest coś niepodrabialnego. I wydaje mi się, że w dużym stopniu ta karczma, to miejsce, kawiarnia bardziej, to był bohater sam w sobie. I jeżeli w tej książce pojawiałaby się nawet jakaś taka krótka parostronicowa sekwencja, gdzie bohaterowie trafialiby do karczmy, to chciałbym, żeby za ogólne wyobrażenia tej karczmy, opisy i projekt był odpowiedzialny Travis Baldry. Bo tak jak mówię, nie jestem dużym fanem Travisa Boldry, jeżeli chodzi o opisarstwo. Natomiast no, myślę, że jest najlepszym <gulny> twórcą karczm w fantastyce, na jakiego natrafiłem w trakcie mojej przygody z tym gatunkiem. Także to były wszystkie kategorie, 15. Jeżeli chodzi natomiast o ten film, to to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.